Dzisiejszą noc spędziłem na nerwowym półśnie. Czas ciągnął się w nieskończoność, gdy oczekiwaliśmy nadejścia poranka. Nie rozmawialiśmy za dużo, choć zapamiętałem jedną rozmowę z Aleksandrem. Dlaczego ona to robi? Dziwił się. Mi także trudno ją zrozumieć, odpowiedziałem. Chociaż mam pewne pojęcie, co chodzi jej po głowie. Wraz z epidemią znikła policja, sądy. Nikt nie będzie jej ścigał za zbrodnie, które popełni i w ten sposób czuje się wolna w tym, co robi. To jest chore. Biedna Galadriela zatraciła się w swych rządzach. Mam nadzieję, że Bóg pozwoli jej dostrzec światło wiary, nim będzie za późno. Mówiłem tak, choć w głębi duszy obawiałem się, że już teraz jest za późno. Rano, gdy tylko zaczęło się rozjaśniać, spadł deszcz, a leżący od wczoraj śnieg zmienił się w lepką breję. Wcale nie pomagało to naszym planom, lecz nie mieliśmy wyjścia. Musieliśmy przepłynąć przez rzekę i przeprowadzić bezpiecznie resztę ocalałych. Nie mogliśmy marnować czasu, gdyż każda minuta zwłoki narażała naszych przyjaciół coraz bardziej. Gdy tylko zrobiło się dostatecznie widno, by widzieć drogę, złapaliśmy za ponton i pobiegliśmy ku rzece. Mieliśmy szczęście. Po drodze nie natrafiliśmy na żadnego zombie. Większość z nich zgromadziła się w centrum miasteczka, gdzie były już trzykrotnie wabione czołgiem. Dotarliśmy do skutego lodem brzegu Warty i zwodowaliśmy ponton. Wskoczyliśmy do niego i z duszą na ramieniu zaczęliśmy wiosłować. Przeciwny brzeg był tak daleko. Wystarczył jeden strzał, by nasza łódka zatonęła, a my wpadlibyśmy do lodowatej wody. Gdy byliśmy w połowie drogi, cały drżałem ze strachu. To był idealny moment na zatopienie nas. Gdybyśmy zostali zmuszeni do płynięcia w pław, musielibyśmy pokonać 50 metrów w zimnej rzece odziani w krępujące ubrania. Ponadto bylibyśmy idealnym celem. Nikt jednak nie strzelił. Zbliżaliśmy się do brzegu i wkrótce bok pontonu uderzył delikatnie w błotnisty brzeg. Wysiedliśmy z naszej łódki i przemoknięci od deszczu zaczęliśmy ją ciągnąć w głąb lądu. Przechodząc przez mokradła ujrzeliśmy po lewej sporą polanę, na której rozsiane było morze zielonych namiotów ze znakiem Czerwonego Krzyża. Dostrzegliśmy tam mnóstwo postaci, lecz po chwiejnych ruchach rozpoznaliśmy, że wszystkie są nieumarłymi. Najprawdopodobniej była to placówka medyczna, gdzie przechowywani byli uchodźcy z zainfekowanej Polski. Została ona zaatakowana przez za dużą ilość zombie i opuszczona. Postanowiliśmy ominąć ją szerokim łukiem i iść dalej. Po tej stronie rzeki nie było nic, co nadawałoby się do przewiezienia ocalałych. Na naszej drodze stanęło przejście graniczne ze sporą ilością sklepów i stacji benzynowych. Przemknęliśmy, starając się unikać wzroku nieumarłych, lecz nie wyszło to nam za dobrze. Gdy przechodziliśmy przez szeroką ulicę prowadzącą na most do Niemiec, usłyszeliśmy zbyt dobrze nam już znane zawodzenie zombie. Zostaliśmy dostrzeżeni. Kolejne zawodzenia zaczęły dochodzić ze wszystkich stron, to też nie zważając na nic pobiegliśmy naprzód. Ponton był jednak ciężki i skutecznie nas zwalniał. Sądząc po odgłosach, zombie były wszędzie dookoła nas. Biegliśmy przez zadrzewione tereny, mijając ruiny jakiejś twierdzy. Staraliśmy się omijać sunące ku nam zombie, a gdy było to niemożliwe, taranowaliśmy je. Nie mogliśmy się zatrzymać. Dobiegliśmy do brzegu i wrzuciliśmy ponton w rzekę. Skoczyliśmy do niego po kolei, lecz siła naszego rozpędu odepchnęła łódkę, zanim Aleksander zdołał się do niej dostać. Widzieliśmy przez chwilę, jak klęczał na brzegu, a zza krzaków sunęła ku niemu horda żywych trupów. Skacz! Krzyczeliśmy. Chłopak posłuchał się nas i w ostatniej chwili wskoczył do wody. Dopłynął niezgrabnie do pontonu i wciągnęliśmy go do środka. Zombie wchodziły do rzeki, ledwo utrzymując równowagę i sunęły ku nam powoli, zanurzając się w wodzie. Jednocześnie złapaliśmy za wiosła i zaczęliśmy uciekać przed potworami. Dopłynęliśmy do drugiego brzegu i ledwo żywi wysiedliśmy z łódki, zostawiając ją na rzece. Chcieliśmy schronić i ogrzać się w budynkach, które zauważyliśmy kilkaset metrów dalej, ale były one opuszczone. Znaleźliśmy więc główną drogę i podążając nią w szybkim tempie dotarliśmy jakieś 1,5 kilometra dalej do małego miasteczka. Wyważyliśmy drzwi do domku jednorodzinnego i zabarykadowaliśmy się w środku. Niemal od razu zombie zaczęły się dobijać do wejścia i okien. Byliśmy wyczerpani. Odpoczęliśmy więc i znaleźliśmy suche ubrania dla Aleksandra. Dopiero tutaj opadła nam adrenalina i zaczęliśmy na nowo myśleć. Gdy parę godzin później próbowaliśmy wyjść, moi przyjaciele zabili z wyższego piętra zombie dobierające się do frontu budynku i uciekliśmy. Nie była to idealna decyzja, gdyż nie mieliśmy już amunicji i zwabiliśmy do siebie jeszcze więcej nieumarłych. Jednakże szczęście nie odwróciło się od nas całkowicie. Pół kilometra w głąb miasteczka stało kilka opuszczonych pojazdów wojskowych, w tym opancerzona amfibia. Bóg jednak nam sprzyjał, zwłaszcza że była w idealnym stanie. Uruchomiliśmy ją i znów uciekliśmy spod szponów zombie. Powrót po naszych śladach był już dużo prostszy. Przekroczyliśmy obie rzeki w zasadzie bez problemów i dojechaliśmy do kryjówki. Przejazd przez Kostrzyn także był bezpieczny. Galadriela nie nękała nas dzisiaj. Ocaleni wsiedli do amfibii i ruszyliśmy z powrotem niezagrożeni przez zombie i psychopatkę. Dzisiaj niedaleko zajechaliśmy. Główna droga była pusta, więc przez cały czas się nią kierowaliśmy, omijając pełne zombie miasteczko. Problem polegał na tym, że miejsca, przez które przejeżdżaliśmy, nie miały oznak żadnego życia. Cały czas wszędzie pełno było zombie i ani jednego człowieka. Dziś zatrzymaliśmy się niedaleko miasta Silow. Włamaliśmy się do niewielkiego domku i tam przygotowaliśmy się do spędzenia nocy. Ależ jestem wyczerpany. Gdy dojechaliśmy tutaj i cała adrenalina ze mnie uszła, po prostu padłem na posłanie, ledwo mając siłę na dokonanie tego wpisu. Nasz dzisiejszy wyczyn miał jednak pewną wadę. Widzę po wzroku Karoliny, jak bardzo jej zaimponowałem i jak bardzo teraz pragnie ze mną być. Wie jednak, że to niemożliwe i próbuje unikać ze mną kontaktu, by nie ulec kuszeniu. Nie miałem jej tego za złe. Była mądrą dziewczyną i wiedziałem, że nie popełni żadnego głupstwa.